Łazik jest to konstrukcja budowana przez studentów tutaj na AGH-u. Głównym celem, dla którego Łazik powstał, jest uczestnictwo w zawodach, międzynarodowych zawodach z serii Rover Challenge. Idea za tymi zawodami jest taka, że studenci z różnych uczelni technicznych budują takie łaziki i konkurują ze sobą na przygotowanym przez organizatorów polu, które nazywamy Mars Yardem, które ma symulować takie warunki, jak są na Marsie, w konkurencjach, które wymyślają sędziowie. Wygraliśmy europejskie zawody, European Rover Challenge w Kielcach. Generalnie jesteśmy podzieleni na cztery zespoły w naszym projekcie. Mamy zespół mechaniki, który jest odpowiedzialny za to, żeby łazik po prostu był mechanicznie sprawny, żeby radził sobie w trudnych warunkach, jakie stawiane są mu na zawodach. Mamy zespół elektroniki, który odpowiada za komponenty, które pozwalają nam, powiedzmy, sterować łazikiem na przykład. Później mamy zespół software, do którego ja należę, i tutaj zajmujemy się autonomiczną nawigacją, czyli łazik, robimy tak, żeby łazik mógł samodzielnie jeździć, oraz tworzymy oprogramowanie, które pozwala sterować tym łazikiem przy pomocy joysticka. I jeszcze oprócz tego jest zespół science, naukowy, gdyż na zawodach są konkurencje naukowe. Są to zadania typu znajdź życie, w cudzysłowie mówiąc, czyli badanie różnych próbek gleby.